Trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek mieszankę ziołową na choroby serca bez udziału głogu. Roślina ta znalazła sobie trwałe miejsce w fitoterapii kardiologicznej. To zarówno kwiatostan, jak i owoc, choć częściej wykorzystuje się kwiatostan. Głóg to roślina należąca do rodziny różowatych. Zalicza się do niej około 200 gatunków. Nie ma dużych wymagań glebowych, dlatego też można go spotkać na skraju lasów, przy drogach i miedzach. Głóg tworzy gęste, cierniste krzewy lub niewysokie drzewa. Liście ma pojedyncze, ząbkowane. Kwiaty białe, zebrane w kwiatostany. Czasem kwiaty bywają też różowe. Jesienią dojrzewają podłużne, czerwone owoce. Kwiaty głogu zawierają fenolokwasy, aminy, fitosterole, garbniki, pektyny, sole mineralne, również spore ilości flawonoidów, a także witaminy C oraz T z grupy B. W Polsce najpowszechniejsze są dwa gatunki, Crategus monogyna i Gradegus oksykanta, jednoszyjkowy i dwuszyjkowy. Roślina ta znana jest ze swoich walorów dekoracyjnych, pięknie kwitnie, ma kwiaty nie tylko białe, ale również różowe. Są odmiany dekoracyjne, chętnie stosowane w ogrodach przydomowych. Stosuje się również ten krzew do nasadzeń żywopłotowych, ponieważ ma delikatne ciernie i w związku z tym stanowi dobre zabezpieczenie przed niepożądanymi gośćmi. W naszym ogrodzie znajduje się jeden z dwóch gatunków wykorzystywanych w ziołolecznictwie, mianowicie Crategus monogyna, głów jednoszyjkowy, który ma swoje walory lecznicze, przede wszystkim oparte o kwiaty. Kwiaty pozyskiwane razem z listkami, mniej więcej w okresie kwitnienia, czyli maj na przełomie czerwca. Jak również cenne są owoce, które pozyskuje się we wrześniu, na początku października. Głóg jednoszyjkowy ma charakterystyczne czerwone owoce, mające tylko jedną pestkę. To z nich wykorzystuje się i robi się soki, kompoty o cennych właściwościach nasercowych. Te liście i ich suszone przetwory również mają właściwości wspomagające układ odpornościowy, układ immunologiczny. Są moczopędne, wzmacniają i uodporniają cały organizm. Podstawowym kierunkiem działania głogu jest serce. Poprawia on kurczliwość mięśnia sercowego, a przez to powoduje poprawę jego wydolności. Jest to szczególnie ważne u osób starszych z niewydolnością krążenia. Poprawia on także ukrwienie mięśnia sercowego, czyli ma zastosowanie w leczeniu choroby wieńcowej. Ale głóg to także środek, który używany jest w terapii nadciśnienia, ponieważ rozszerza naczynia krwionośne, a więc przez to obniża ciśnienie tętnicze krwi. Kwiatostan i owoc głogu są wykorzystywane również w leczeniu zaburzeń rytmu pracy serca, dlatego że zmniejszają jego pobudliwość. Mało kto z nas wie, że w sercu płynie prąd. Ten układ energetyczny serca również może chorować. Kwiatostan i owoc głogu jest w stanie naprawić, leczyć ten system energetyczny, a przez to pobudzenie w mięśniu sercowym rozchodzi się w sposób prawidłowy. Głóg ma także działanie uspokajające i to jest kardynalna właściwość głogu, dlatego że jeżeli chodzi o chorobę wieńcową, no to ona się pogarsza w przypadku tego, gdy mamy zbyt duże emocje. Z kolei stres podnosi ciśnienie tętnicze krwi, a więc ten efekt działania głogu ma też znaczenie w leczeniu nadciśnienia. Także pobudliwość mięśnia sercowego jest większa, gdy jesteśmy zdenerwowani, a zatem ma to również pomocniczy wpływ na leczenie zaburzeń rytmu pracy serca. No, przede wszystkim uspokojenie to także działanie nasenne, łagodzące stres. W życiu codziennym, w którym żyjemy w XXI wieku, stres jest wszechogarniający, więc stosowanie kwiatostanu głogu bądź owocu głogu jako uspokajacza jest bardzo korzystne i bardzo szeroko wachlarzowym działaniem terapeutycznym.
Głóg jest rośliną powszechnie dostępną. Warto zatem przygotować sobie we własnym zakresie głogową nalewkę. Gałązki obieramy z kwiatów, tak by pozostały same płatki. Wsypujemy je do słoja i przesypujemy cukrem. Na koniec zalewamy wódką. Szczelnie zamknięty słój odstawiamy w ciemne miejsce. Trzymamy go tam przez 2 miesiące, od czasu do czasu potrząsając. Jeżeli chcielibyśmy wykorzystać kwiatostan głogu do leczenia choroby niedokrwiennej serca, dobrze połączyć go na przykład z karczochem, z liściem karczocha. Dlaczego? Dlatego, że karczoch powoduje działanie obniżające poziom cholesterolu, a cholesterol jest uważany za czynnik sprawczy choroby niedokrwiennej serca. Jeżeli chcielibyśmy z kolei wykorzystać głóg jako środek do leczenia nadciśnienia, to wtedy wypadałoby go połączyć z ziołami moczopędnymi, jak zielena włoci, skrzypu, rdestu ptasiego. Wtedy uzyskamy efekt redukcji ciśnienia tętniczego krwi. Jeżeli chcielibyśmy zastosować głóg jako środek antyarytmiczny, to wtedy stosujemy go razem z serdecznikiem, gdyż serdecznik jest jednym z najlepszych surowców zielarskich wykorzystywanych do leczenia emocjonalnych zaburzeń pracy serca. Jeżeli chcielibyśmy z kolei wykorzystać głóg jako środek uspokajający, nasenny, wtedy łączymy go z chmielem, szyszkami chmielu, z korzeniem kozłka lekarskiego, z liściem melisy, może być też serdecznikiem, bo on też uspokaja i wtedy uzyskujemy znakomity środek, który łagodzi stany emocjonalne. Ja stosuję takie krople o podobnym składzie, który tu wymieniłem. Najczęściej krople, które mają 70% alkoholu, łączę z 2 łyżeczkami wody i wtedy uzyskamy środek działający błyskawicznie, bo pamiętajcie Państwo, preparaty ziołowe na alkoholu wchłaniają się błyskawicznie i to z jamy ustnej, więc w ciągu 5 minut czasami uzyskujemy efekt łagodzenia emocji. Nie musimy czekać, aż to się do żołądka wchłonie, potem pójdzie do wątroby. Od razu pod językiem się nam wchłania i mamy w 5 minut spokój. Działa on może słabiej w stosunku do leków syntetycznych, ale jest to środek działający bardzo szybko i krótko, bo to jest bardzo ważne, takie środki ziołowe działają bardzo krótko, prawdopodobnie uważa się, że działają one około 1,5 godziny i koniec. I to jest najlepsze w ich działanie. Krótkie działanie to jest idealny środek uspokajający. Czy w dobie dynamicznego rozwoju kardiologii, leków syntetycznych, kardiologii interwencyjnej, głóg w ogóle ma swoje miejsce w terapii? Okazuje się, że tak, bo można nim zastąpić wiele różnych preparatów leczniczych. Ma szerokie spektrum działania. Znakomicie nadaje się, szczególnie dla osób starszych, ale także młode osoby znajdą w nim skuteczny środek terapeutyczny. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.